Generalnie, jeżeli mówimy o postępie w zakresie nowych leków, to tam gdzieś co się dokonuje, w jakim zakresie się dokonuje, to oczywiście możemy ogólnie ująć, że postępem jest personalizacja leczenia onkologicznego, to znaczy już nie podawanie leków tak na czuja, tylko podawanie leków wybranym chorym z wybranymi nowotworami, czyli chorych, u których możemy przeanalizować dokładnie, jakie cechy genetyczne ma nowotwór i stwierdzić, czy ma określone punkty uchwytu dla leków, które my posiadamy, i dobrać te leki do tego nowotworu, dla konkretnego chorego, i wtedy to leczenie jest zdecydowanie bardziej efektywne, bo stosujemy lek u tych chorych, u których działa, czyli nie stosujemy leku u chorych, u których ten lek nie działa, a ma działania niepożądane. A takimi w przypadku wielu nowotworów są przykłady terapii personalizowanych, w przypadku raka piersi, w przypadku raka płuca, w przypadku raka gruczołu krokowego. To są nowe terapie, które się pojawiają, są terapiami takimi ukierunkowanymi molekularnie na określone cele molekularne, które my definiujemy w nowotworach. Natomiast myślę, że ogromnym postępem, i uznane to zostało za przełom w roku 2013, przełomem w ogóle w nauce, jest wprowadzenie nowej generacji immunoterapii do leczenia nowotworów, czyli wprowadzenie nowych leków, które potrafią aktywować układ odpornościowy w ten sposób, żeby to układ odpornościowy zaczął sobie radzić i zwalczać komórki nowotworowe. I wstępne wyniki, czy nowe leki, które się pojawiły, ale w kolejce są jeszcze najnowsze generacje leków immunologicznych, są naprawdę bardzo obiecujące, bo to są efekty takie, które pokazują, że układ odpornościowy jest nawet w stanie u części chorych całkowicie wyeliminować nawet zaawansowany proces nowotworowy.